Witaj najserdeczniej na kanale rogdy.pl. Dzisiaj chcę pokazać kolejny sposób na wydobywanie bendingu. Bending na dwóch strunach, też na strunie, jak na jednym z innych filmików pokazywałem na dwóch strunach, drugiej i trzeciej. To jest też na drugiej i trzeciej, mianowicie mamy na przykład struna trzecia na 14 progu, a struna druga na 12. Uwaga, jak to brzmi. Zobaczymy, czy mi się nic nie roztegowało w gitarce. Od tych bendingów mi się ciągle coś świruje. Dobra, podejście jeszcze raz. Podejście, kolejne podejście. No właśnie, tutaj już palce mnie bolą od tego robienia bendingu, bo robię go już chwilę. Tutaj generalnie chodzi o to tak, że na przykład łapiemy dźwięk A na strunie trzeciej, dźwięk B na strunie drugiej. I teraz idea tego bendingu polega na tym, że podciągamy dźwięk ze struny trzeciej, natomiast dźwięk ze struny drugiej jest niewzruszony, czyli trzecia struna, druga struna, podciągnięcie jest trzeciej struny i później opada z powrotem do tego interwału, który mamy. Ale chodzi o to, że jeżeli na drugiej strunie jest dźwięk B, a na trzeciej A, to my podciągamy tak, żeby było B jest tu i B też jest tu podczas podciągnięcia. Bo B jest tu, a jak podciągnę o cały ton strunę na trzecią strunę na 14 progu, teraz uwaga. Po prostu ten bending ma za zadanie tak wybrzmieć, żeby aż mnie paluszki bolą, wybrzmieć, żeby dojść do tego samego dźwięku. Oczywiście to nie jest konieczne, bo na przykład w Stairway to Heaven na przykład są podciągnięcia próg po progu. Natomiast fajnie brzmi właśnie ten moment, gdy zamienia się dźwięk z A, przechodzi do B i zaczyna brzmieć tak samo jak ten dźwięk B. Czyli ten moment podjazdu pod górę jest bardzo fajny. Popróbujcie sobie to porobić w domu. Oczywiście druga i trzecia struna bardzo, bardzo fajnie tutaj by współpracowały. Natomiast no, można było próbować na czwartej i trzeciej strunie. Czwarta struna jest troszeczkę grubsza, ale jeżeli na przykład mamy czwartą, byśmy złapali na... No nie, tutaj akurat właśnie byłoby... No, dużo mocniej pociągnąć po prostu, żeby ten bending zabrzmiał, bo jeżeli na przykład mam strunę trzecią dźwięk E, a tu mam strunę dwa progi dalej, to jest dźwięk cis, to bym musiał D, dis, E, czyli aż o tercję mało to zrobić. Mogę oczywiście troszeczkę oszukać, złapać to dalej. Że palce troszeczkę się męczą, ale oczywiście jest to do wykonania. Palce się troszeczkę męczą, ale oczywiście jest to też do zrobienia i no, ja, oczywiście waszym zadaniem byłoby też to, żeby spróbować to chociażby ogarnąć, czyli na przykład złapać strunę czwartą na 12, a strunę trzecią na który? 7, 8 na 9. I spróbować zrobić bending. Pociągamy czwartą tak, żeby zrobić z dźwięku D dźwięk E, bo tutaj na trzeciej strunie jest dźwięk E. Oczywiście można też inne warianty tego podciągnięcia zrobić, bo możemy nie do końca robić, żeby było pociągnięcie do tego samego dźwięku. Bo mogę po prostu krótkie robić podciągnięcia, nie? Thank you.
mogę też zrobić coś takiego, że podciągam tą trzecią i wydobywam dźwięk z drugiej. Fajnie to brzmi, bo wychodzę z tego samego chwytu i po prostu uderzam w stronę trzecią, później drugą, trzecią, drugą, trzecią, drugą. Czyli one nie współbrzmieją od samego początku, tylko po prostu do uderzam jeszcze podczas brzmienia. Ale mogę też spróbować na przykład, że od początku... Też to jakoś brzmi, prawda? Zawsze można jakoś to wykorzystać i spróbować to grać. Dobra, ja myślę, że wszystko jest jasne. Jeżeli czegoś tam nie wiecie, to oczywiście piszcie, że na przykład Wojtas, powiedz jeszcze raz, jak to się robi, albo po prostu pokaż wyraźniej. Dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach.